Rafał, 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 Rafał. Szanowni Państwo, serdecznie witamy Rafała Trzaskowskiego w Augustowie, w Królewskim Mieście. Dzień dobry. Brawo! Rafała nie trzeba przedstawiać. Przedstawił się sam. Proszę bardzo o głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w Augustowie i dziękuję za przyjęcie. Brawo! Rafał, Rafał. Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj powiedzieć o rzeczy bardzo istotnej, a mianowicie o tym, że dzisiaj to, co najważniejsze, to to, żeby patrzeć w przyszłość. Niestety rządzący chcą przez cały czas rozmawiać o tym, co już było, o tych sporach, które już zostały dawno rozstrzygnięte. Pamiętacie Państwo pytania z debaty prezydenckiej, które dotyczyły sporów, których dzisiaj ze sobą nie prowadzimy, dlatego że kto dzisiaj się zastanawia nad wejściem do strefy euro? Dzisiaj zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, jak uzdrowić służbę zdrowia. I ja jasno mówię o tym, że na służbę zdrowia trzeba przekazać 6% PKB, że trzeba się przede wszystkim zastanowić nad tym, jak uzdrowić sytuację na SOR-ach. Przyjeżdżam do Państwa ze spotkania z gospodyniami, z kołem gospodyń wiejskich i dzisiaj naszym najważniejszym celem jest aktywizacja seniorów. Robimy to w dużych miastach, robimy to w średnich miastach, ale również musimy to robić na polskiej wsi. I tak się cieszę, że tego typu spotkania, które organizujemy, pokazują, ile jest siły wśród ludzi, którzy właśnie chcą pomagać innym. I dzisiaj zamiast wracać do przeszłości i rozmawiać o kwestii 500+, przecież wiadomo, wszyscy się zgadzamy, 500+ zostanie utrzymane. Zamiast rozmawiać o wieku emerytalnym, gdzie też się dzisiaj wszyscy zgadzamy, że ja zawetuję każdą ustawę, która będzie chciała podnosić wiek emerytalny. Tu panuje zgoda, dlatego że my w przeciwieństwie do naszych konkurentów politycznych jesteśmy w stanie powiedzieć jedno. Tak, rozmawiamy z ludźmi i w związku z powyższym wyciągamy wnioski z tego, co ludzie nam mówią. I to jest dzisiaj najważniejsze. Ale dzisiaj wystarczy już tych sporów, które dotyczą kwestii, które zostały rozstrzygnięte. Dzisiaj przede wszystkim trzeba patrzeć do przodu i zastanowić się nad tym, jak wychodzić z kryzysu. W dniach, w których bezrobocie w Polsce dochodzi do 1 000 000 osób, dzisiaj musimy się zastanawiać nad tym, jak ratować każde miejsce pracy. I gdziekolwiek jestem, widać, że całe grupy społeczne zostały pozostawione samym sobie, a mianowicie przemysł turystyczny, który choćby tutaj na ziemi augustowskiej jest szczególnie istotny. Musimy pytać rządzących, jakie mają dokładnie recepty dla tych wszystkich, którzy dzisiaj zastanawiają się nad dniem kolejnym. Ale chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bardzo istotnej, a mianowicie przez te ostatnie lata bardzo wiele osób zostało skrzywdzonych przez dzisiejszą władzę. Ludzi, którzy po prostu weszli na kurs kolizyjny z dzisiejszą władzą. Najczęściej nie ze swojej winy, najczęściej dlatego, że na przykład, tak jak pan Sebastian, mieli nieszczęście, że uderzyła w nich kolumna rządowa, albo niestety weszli w konflikt z jakąś grupą interesu powiązaną z PiS-em. Z kimś, kto chciał robić biznes, z kimś, kto chciał zająć stanowisko, z kimś, kto chciał po prostu wyrzucić ich z pracy. I chcę jedno powiedzieć, że przy urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej powołam specjalną komisję krzywd, żeby każda osoba, która została skrzywdzona przez państwo PiS, mogła uzyskać pomoc, mogła uzyskać poradę po to, żeby wyciągać wnioski z tego, co się działo i żeby nie było zgody na to, żeby władza mogła w ten sposób traktować ludzi. A przecież traktuje tak nauczycieli, traktuje tak górników, traktuje tak wiele osób, które dzisiaj zostało pozostawionych sobie. I na to mówimy gromkie, mamy dość! Mamy dość! Rafał! Szanowni Rafał, Państwo! Rafał, 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 Rafał
Tak, to prawda, że rzeczywiście gdziekolwiek jedziemy, to hasło mamy dość stało się refrenem tej kampanii, bo po prostu ludzie mają dość. Ale ja też rozumiem, że wszyscy, zwłaszcza ludzie młodzi, chcą patrzeć w przyszłość i że są zmęczeni tymi sporami polityków. Problem polega tylko na tym, że niestety przez te ostatnie 5 lat te spory pomiędzy politykami zaczęły dotykać nas wszystkich. I dopiero dzisiaj musimy jasno powiedzieć, że musimy nauczyć się na nowo tego, co najważniejsze, a mianowicie rozmowy ze sobą. Dlatego, że politycy spierają się. Miejmy nadzieję, że będą się spierali o rację, a nie tylko wracali do tych tematów, które są dawno zamknięte. Ale my musimy odbudować wspólnotę, odbudować zdolność rozmowy ze sobą. I ja widzę przez te ostatnie tygodnie, że jesteśmy na to gotowi i za to chciałem wam bardzo podziękować. Rafał. Szanowni Państwo, bo dzisiaj rzeczywiście obserwujemy przez te ostatnie tygodnie i miesiące coś, czego dawno nie widzieliśmy na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi, a mianowicie pełną determinację do tego, żeby zmieniać Polskę. I to chcę wam dzisiaj powiedzieć i obiecać i zagwarantować, że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to będziemy Polskę zmieniać. Przede wszystkim po to, żeby patrzeć w przód, a nie patrzeć w tył. I przede wszystkim po to, żeby mieć silnego prezydenta. Bądźmy razem. Ostatnio dzisiejsza władza próbuje nas rozliczać, tylko chyba się niestety pomyliła, dlatego że jak słyszę pana prezydenta, który mówi o tym, co było przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, to widzę, że on się kompletnie rozmija z rzeczywistością, dlatego że przecież PiS rządzi już 5 lat, że pan prezydent rządzi już 5 lat. Tym razem jest czas na to, żeby rozliczyć pana prezydenta z tego, co zrobił przez ostatnie 5 lat. I ja się pytam, gdzie jest pomoc dla frankowiczów? Ja się pytam, gdzie jest kwota wolna od podatku? Ja się pytam i wszyscy się pytamy, gdzie są emerytury bez podatku? Rafał! I do tego, szanowni państwo, właśnie do tego potrzebny jest silny prezydent, a mianowicie osoba, która zgłasza swoje własne, oryginalne projekty, tak żeby pomagać tym wszystkim, którzy zostali pozostawieni sami sobie, którzy dzisiaj nie mogą być pewni dnia jutrzejszego. Na tym się powinien skupić silny prezydent. Silny prezydent musi być prezydentem niezależnym, który nie słucha się tylko i wyłącznie jednego prezesa partii. I w końcu silny prezydent musi szanować swój podpis, bo ten podpis składa w waszym imieniu. Tak. Trzaski po długopisie. Szanowni państwo, i to, co najważniejsze, a mianowicie zgoda i zdolność do współpracy. Ja jasno chcę też zadeklarować, podobno pan prezydent wybiera się w przyszłym tygodniu do Stanów Zjednoczonych. I oczywiście to, że jedzie załatwiać polskie sprawy, w tym nie powinno być nic dziwnego. Tylko problem polega na tym, dlaczego w kampanii wyborczej i dlaczego nie wiemy, w jakiej sprawie tak naprawdę prezydent jedzie do Waszyngtonu. Dzisiaj słyszymy z różnych źródeł, że Amerykanie chcą przenosić swoją broń nuklearną. To są poważne tematy. W związku z powyższym trzeba się zastanowić, co prezydent będzie załatwiał w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli obecność wojsk amerykańskich, których już mamy, to tutaj akurat panuje co do tego zgoda. Przypominam, że to nasz rząd załatwiał to jako pierwszy. Później była kontynuacja i bardzo dobrze, bo są takie kwestie, w których możemy i umiemy się dalej porozumieć ponad podziałami politycznymi, czyli kwestie bezpieczeństwa. Tylko pytanie, czy na pewno ewentualne decyzje kontrowersyjne powinny zapadać w kampanii wyborczej i dlaczego nawet takich decyzji, w których się wszyscy zgadzamy, bo wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, że one nie są konsultowane z opozycją, że nie została zebrana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na której by w sposób przede wszystkim przejrzysty omówiono plan wizyty pana prezydenta. Dlaczego to wszystko się nie dzieje? Przecież akurat w takich sprawach naprawdę moglibyśmy się porozumieć. Brawo.
Ja spotkałem się z Ochotniczą Strażą Pożarną i też chcę jasno powiedzieć, że to jest kolejna sprawa, co do której możemy się porozumieć, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby nasz system bezpieczeństwa, ratownictwa był jak najsilniejszy. Ja jako minister administracji spotykałem się ze strażakami w bardzo różnych miejscach w Polsce, gdzie ratowaliśmy Sandomierz przed powodzią, gdzie byliśmy w Łazach na Dolnośląskim, gdzie byliśmy również na Podlasiu, kiedy walczyliśmy z nawałnicami śnieżnymi i zawsze Ochotnicza Straż Pożarna była tam pierwsza. I stąd moja propozycja 5% dodatku do emerytury dla wszystkich tych, którzy przepracowali 10 lat. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest kolejna kwestia, gdzie potrafimy się porozumieć. Rafał! I drodzy Państwo, zamiast przez cały czas rozdrapywać rany i patrzeć na to, co się działo wcześniej, dzisiaj właśnie powinniśmy dla dobra obywateli szukać punktów porozumienia. A dzisiaj nawet z Unii Europejskiej dzisiejsza władza próbuje robić oręż walki, tylko niestety nie jest konsekwentna. Bo pamiętamy dokładnie, ja pamiętam słowa pana premiera Morawieckiego, kiedy pytałem go na spotkaniach z samorządowcami dwukrotnie. Co z pieniędzmi z Unii Europejskiej na pomoc w epidemii? Wtedy pan premier mówił, nie ma żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, co nie do końca była prawdą. Natomiast dzisiaj pan premier mówi, że są olbrzymie pieniądze i że one już zostały wynegocjowane. Mimo, że my wszyscy wiemy, że negocjacje dopiero się zaczną i że nie negocjuje się poprzez wysyłanie listów, tylko poprzez budowanie koalicji. Ale tu też możemy wypracować porozumienie i deklaruję, że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to gwarantuję taką współpracę również w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej dla nas wszystkich. Tylko, szanowni państwo, tych pieniędzy się nie pozyska, jeżeli się będzie przez cały czas szukało w Unii Europejskiej wroga i wśród innych państw członkowskich wrogów. Trzeba być stanowczym, stanowczo bronić racji stanu, ale budować koalicję. Nie można się odwracać tyłem do wartości Unii Europejskiej, takich wartości jak praworządność. Nie można się odwracać do najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej tyłem, jak na przykład walka z katastrofą klimatyczną. A niestety ten rząd to robi. Potrzebna nam jest konstruktywna polityka europejska po to, żeby zdobywać pieniądze na rozwój całej Polski, również rozwój ziemi augustowskiej. I to wam gwarantuję, jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej. Brawo! Brawo! Dzisiaj, szanowni państwo, potrzeba inwestycji tu i teraz. Nie wielkich projektów, które może się ziszczą albo nie, tylko zajęciem się choćby połączeniami komunikacyjnymi, tymi inwestycjami, za które odpowiadają samorządy, bo to samorządowcy najlepiej wiedzą, współpracując z państwem, jak takie pieniądze wydawać. I właśnie o to musimy się postarać, o pieniądze na transformację całej naszej gospodarki, ale pieniądze, które może wydawać każda polska rodzina, która będzie chciała wymienić piec węglowy albo zainstalować baterie słoneczne. 10 tysięcy dotacji dla każdej rodziny właśnie na takie cele, bo my wiemy najlepiej, jak takie pieniądze wydawać. Brawo! I właśnie do tego, bo wielokrotnie pytają mnie, co to znaczy silny prezydent, że silny prezydent może wetować. Nie, silny prezydent nie tylko może wetować, silny prezydent może również za pomocą swojej inicjatywy naprawdę wyznaczać kierunek działania na przyszłość, na wyrównywanie nierówności. Na przykład, tak jak ja proponuję i gwarantuję, na zrobienie prezydenckiego funduszu stypendialnego dla 50 tysięcy najzdolniejszej młodzieży z mniejszych miast, z polskiej wsi, tak żeby wyrównywać różnice. I zupełnie na koniec, drodzy państwo, chciałem wam jeszcze raz podziękować za tę energię, za zbieranie podpisów, ale chcę was prosić o jeszcze. Dziękujemy. 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 Takie wybory, drodzy państwo, zdarzają się bardzo rzadko, być może raz na pokolenie. Wybory, które naprawdę zadecydują o tym, czy będziemy patrzyli w przyszłość, czy będziemy naprawdę rozwiązywali problemy, które dzisiaj nas nurtują, czy przez cały czas będziemy tylko rozdrapywać stare rany, przez cały czas będziemy przypominać te problemy, które zostały już w debacie politycznej rozstrzygnięte. O tym jest właśnie ten wybór i dlatego
chciałem wam jasno powiedzieć, ja sam tego nie zrobię. Zrobię to tylko z wami i wtedy zwyciężymy. Bądźmy razem. Już tu nic nie pokręcisz za dużo.